Julia Wieniawa miała okazję zagrać w filmie, który prawdopodobnie będzie hitem tej jesieni. Chodzi o najnowszą adaptację Chłopów Władysława Reymonta. Główne role w filmie zagrali Kamila Urzędowska, Robert Gulaczek i Mirosław Baka. Julia Wieniawa również znalazła się w obsadzie Chłopów. Młoda gwiazda kina zagrała Marysię Pastuszkę. Na ekranie towarzyszył jej Maciej Musiał. Para jakiś czas temu miała okazję występować w serialu Rodzinka.pl, więc mieli wspólny temat do rozmowy. Mogli wspominać czasy rodzinki. Zapewne dlatego Wieniawa i Musiał po premierze i wyczerpującym pozowaniu na ściance udali się do warszawskiej hali Koszyki. Tam para bawiła się razem do białego rana. Zostali przyłapani przez fotoreporterów, jak żywiołowo dyskutują i nie odstępują siebie na krok. Dopiero o 3 nad ranem Wieniawa rozstała się z Musiałem. W towarzystwie nieznanego mężczyzny opuściła lokal i udała się z nim do samochodu. Zobacz też, o majątku Wieniawy krążą legendy. A taka jest prawda, Wieniawa ledwo pochwaliła się zdjęciem mieszkania, a fani w mig odkryli jej sekret. Julia Wieniawa postawiła na czerń. Głębokie rozcięcie i wysokie szpilki to nie wszystko.